Szanowni Państwo, mam przyjemność rozpocząć uroczystość wręczenia nagród miasta Łodzi i odznak za zasługi dla miasta Łodzi, które zostały nadane przez Radę Miejską w Łodzi w 2021 roku. Proszę Państwa o powstanie z miejsc. Proszę o wprowadzenie sztandaru miasta. Bardzo proszę o wykonanie hymnu państwowego. Bardzo proszę o wykonanie hejnału miasta. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Szanowne panie, dostojni panowie, witam wszystkich państwa serdecznie, którzy przybyliście na zaproszenie Łódzkiej Rady Miejskiej i bierzecie udział w uroczystości wręczenia nagród miasta Łodzi oraz odznak za zasługi dla miasta Łodzi. Witam gorąco pana senatora Artura Dunina. Witam panią prezydent Hannę Zdanowską. Witam także pana wiceprezydenta Adama Wieczorka. Witam przewodniczących rad miejskich minionych kadencji, witam rektorów wyższych uczelni, przedstawicieli policji, straży pożarnej, sądownictwa, prokuratury, przedstawicieli instytucji państwowych i samorządowych oraz mediów. Szczególnie serdecznie witam wszystkich państwa radnych, którzy swoją decyzją sprawili, że mamy dziś zaszczyt wręczyć nagrody miasta Łodzi oraz odznaki za zasługi dla miasta Łodzi. Witam radnych rad osiedli, Miejską Radę Seniorów oraz Młodzieżową Radę Miejską. Witam urzędników miejskich oraz wszystkich zaproszonych gości. Powitajmy szczególnie gorąco oklaskami dzisiejszych laureatów. Szanowni Państwo, przypadł mi zaszczyt zabrania głosu na otwarcie tej uroczystości. Od 1992 roku, a więc od pierwszej kadencji samorządu, Rada Miejska ustanowiła Święto Miasta i przez kolejne uroczystości wręcza nagrody i odznaki za zasługi dla miasta Łodzi. Okres pandemii niestety uniemożliwił nam wspólne świętowanie i wręczanie tych jakże ważnych dla Łodzi i naszej społeczności wyróżnień. Tym bardziej z tym większą radością witam dziś Państwa w tak licznym gronie i jestem dumny, że tradycja wyróżniania znamienitych obywateli naszego miasta jest kontynuowana. Budowanie wizerunku miasta i jego tradycji, tworzenie obrazu Łodzi nie byłoby możliwe bez aktywności naukowej, społecznej, twórczej i bez Państwa codziennej pracy na rzecz naszego miasta. Wrażliwość, z jaką odnosicie się do drugiego człowieka, dbałość o historię i kulturę, sukcesy rozsławiające nas w Polsce i na świecie, pozwalają spoglądać w przyszłość z optymizmem. Jesteśmy dumni z Państwa dokonań i tym bardziej miło nam będzie wręczyć przyznane przez Radę Miejską wyróżnienia. Mamy przyjemność, ale i obowiązek chwalić się nimi i stawiać Państwa za wzór.
Dzisiejsi laureaci reprezentują różne aspekty działalności, ale dają też wyraz temu, że tylko odważne myślenie o przyszłości Łodzi pomaga w jej rozwoju. Praca oraz aktywność, a także dorobek laureatów Nagród Miasta Łodzi oraz odznak za zasługi dla miasta Łodzi są dowodem na nowoczesny, zdrowy patriotyzm, który przejawia się aktywnym wpływem na otaczającą nas rzeczywistość i mądre angażowanie w życie Łodzi. Gratulując wszystkim wyróżnionym, dziękuję, że swoją codzienną pracą, krok po kroku piszecie historię miasta. Dziś dołączacie bowiem do grona osób wybitnych, zasłużonych, których nazwiska są identyfikowalne, a dokonania znane i cenione. W imieniu swoim, Rady Miejskiej oraz wszystkich łodzian dziękuję za tę postawę godną naśladowania i najwyższego uznania. Swoim działaniem uczyniliście Państwo Łodzi prezent w dniu jej święta, złożony ze swych dokonań, pracy, zaangażowania i wielkiego serca. Udowodniliście, że niezależnie od poglądów, podziałów politycznych i społecznych, łączy nas miłość do Łodzi, w której żyjemy i pracujemy, a społeczne zaangażowanie i inicjatywa zmieniają oblicze naszego miasta. A że miasto się zmienia i żyje, widzimy wszyscy, zmienia się dzięki energii, zaangażowaniu i pasji. To dzięki takim ludziom jak Państwo, którym zależy na rozwoju Łodzi, współtworzymy jego dobrą markę. Liczę na to, że dalej będziemy to wspólnie czynić. Liczę na Państwa pomoc i współpracę, zarówno w dostrzeganiu problemów, jak i w chwaleniu się sukcesami, co dzisiaj właśnie czynimy. Cokolwiek możesz zrobić, o czymkolwiek możesz pomarzyć, po prostu zacznij to robić. Odwaga to inteligentna moc sprawcza. To słowa Johanna Wolfganga von Goethego. Dzisiejsi laureaci to znakomita rozmaitość postaci, która udowadnia, jak barwne i różnorodne było i jest nasze miasto, a także ile jest jeszcze przestrzeni do realizacji i możliwości zrobienia czegoś dla innych. Szanowni Państwo, dziękuję za Państwa dokonania na rzecz Łodzi. Łódź bowiem to nie mury, nawet najwspanialszych budynków, jak Pałacu Poznańskiego, to ludzie, ich losy, dokonania, zarówno te wzniosłe chwile sukcesu, jak i gorzkie momenty porażki. Ufam, że dzisiejsza uroczystość i przyznane wyróżnienia, które za chwilę Państwo otrzymacie, są ukoronowaniem wysiłków, dowodem uznania i szacunku. Wierzę i jestem przekonany, iż wzmocnią one Państwa przekonanie, że Łódź Was potrzebuje i zmienia się dzięki właśnie Waszej pracy. My, łódzcy radni, przedstawiciele samorządu Łodzi, będziemy wspierać Państwa aktywność, czerpać z niej wraz ze wszystkimi łodzianami. Połączenie sił to początek, pozostanie razem to sukces. Wspólna praca to podwójny sukces. A dziś z okazji zbliżającego się Święta Łodzi życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Chcę złożyć ogromne podziękowania i gratulacje. Państwo swoją pracą i zaangażowaniem pokazują, że warto poświęcić siebie dla drugiego człowieka. Część z Państwa znam osobiście i część z Państwa pracy obserwowałem osobiście. Jestem pełen podziwu za to zaangażowanie, które nie jest oczywiste. Dlatego serdecznie Państwu gratuluję i to jest ogromny zaszczyt dla Łodzi i dla całej społeczności naszego miasta, że wśród naszych obywateli znajdują się takie osoby jak Państwo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę teraz panią Małgorzatę Niewiadomską-Cudak, wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, o odczytanie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie przyznania Nagrody Miasta Łodzi w 2021 roku. Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić Państwu uchwałę z dnia 12 maja 2021 roku. Rada Miejska w Łodzi przyznaje Nagrody Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, artystycznej lub społecznej w ciągu ostatnich 5 lat. Nagrody otrzymują pan Wojciech Jaros,
Pan Jarosław Maciej Krajewski. Pan Andrzej Marian Bartczak. Pani Grażyna Ewa Karpińska. Pani Aleksandra Krupa Ławrynowicz. Pan Olgierd Ławrynowicz. Pan Roman Krzysztof Krasiuk-Janis. Pan Marcin Bartłomiej Kwapisz. Pan Michał Karbo-Jańczyk i pan Mateusz Smoliński. Nagroda miasta Łodzi wynosi 25 tysięcy brutto. Bardzo proszę o zaprezentowanie krótkich charakterystyk nagrodzonych osób, a państwa laureatów proszę o zajmowanie miejsc przed podium. Pan Wojciech Jaros. Zapraszamy. Pan Wojciech Jaros od 20 lat związany jest z Bankiem Żywności imienia Marka Edelmana w Łodzi. Organizacji pozarządowej, która pomaga najbardziej potrzebującym. Były skarbnik zarządu Federacji Polskich Banków Żywności, członek Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego pierwszej i drugiej kadencji, prezes Banku Żywności w Łodzi, wiceprzewodniczący Rady Wykonawczej Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, sieci organizacji pozarządowych, które działają na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Gratulujemy. Pan Jarosław Maciej Krajewski. Zapraszamy. Pan Jarosław Maciej Krajewski jest nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem pracy. Obecnie pełniący funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 imienia Orląt Lwowskich w Łodzi. Egzaminator, edukator i ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki w zakresie wychowania fizycznego i zarządzania oświatą. Prowadzi klub obserwatorów ptaków oraz organizuje konkursy wiedzy o ptakach. Hej dzieciaki, hej młodziaki, jakie to ptaki. Gratulujemy. Pan Andrzej Marian Bartczak. Zapraszamy. Pan Andrzej Marian Bartczak to wszechstronny artysta uprawiający grafikę, malarstwo, tkaninę artystyczną, tworzący kolaże i obiekty przestrzenne, a także dzieła z pogranicza sztuk wizualnych i literatury. Ukończył Wydział Tkaniny Łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Kierował pracownią technik drzeworodnicznych i książki artystycznej, Katedrą Grafiki Warsztatowej, pracownią malarstwa Otwarta Księga. Jest laureatem wielu nagród, wyróżnień i medali. Gratulujemy. Zespół pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, pani Grażyna Ewa Karpińska, pani Aleksandra Krupa Ławrynowicz i pan Olgierd Ławrynowicz. Zapraszamy państwa tutaj do nas. Od kilku lat prowadzi zespołowe, interdyscyplinarne badania miejsc w Łodzi związanych z niedawną przeszłością, które niezwykle mocno wpisane są w krajobraz i tożsamość miasta. Wykorzystują narzędzia badawcze właściwe dla etnografii i antropologii kulturowej, łącząc je z możliwościami coraz intensywniejszej pracy w świecie archeologii współczesności. Zespół jest koordynatorem i głównym wykonawcą trzech projektów badawczych. Monopol wódczany w Łodzi,
miejsce i ludzie, grębach we wspomnieniach i źródłach oraz dawna siedziba Gestapo i Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego przy Aleja Anstata w Łodzi. Interdyscyplinarne badania miejsca. Gratulujemy. Zespół pracowników Politechniki Łódzkiej, pan Roman Krzysztof Krasiuk-Janis, pan Marcin Bartłomiej Kwapisz, pan Michał Karbowiańczyk i pan Mateusz Smoliński. Zapraszamy. Dobrze. Od wielu lat jest zaangażowany w opracowanie autorskich programów kształcenia, w tym specjalnościach, które są szczególnie poszukiwane na rynku pracy. Obecnie oferta dydaktyczna jest ukierunkowana przede wszystkim na kształcenie poszukiwanych na rynku pracy programistów języka Java. Ważną rolę w doskonaleniu programów studiów podyplomowych odgrywa współczesna praca z firmami IT z regionu łódzkiego. Gratulujemy. Szanowni Państwo, nagrodzonym Nagrodą Miasta Łodzi zostały przekazane nagrody pieniężne, a dzisiaj otrzymają Państwo okolicznościowe dyplomy w formie grafiki autorstwa artysty plastyka pana Pawła Szatkowskiego wspólnie z wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej oraz przewodniczącym Komisji Nagród i Odznaczeń. Dokonamy teraz aktu wręczenia Nagród Miasta i prosimy Państwa tylko o przejście przed mównicę, będzie nam łatwiej. Uprzejmie proszę pana Krzysztofa Stasiaka, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, o odczytanie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nadania odznaki za zasługi dla miasta Łodzi w 2021 roku. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mam zaszczyt przedstawić uchwałę Rady Miejskiej w sprawie nadania odznaki za zasługi dla miasta Łodzi. Rada Miejska w Łodzi za działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania nadaje odznaki za zasługi dla miasta Łodzi. Odznaki otrzymują pan Jerzy Zbigniew Jewczak, pan Wojciech Kazimierz Jeneralczyk, pan Andrzej Olejnik, pan Włodzimierz Witold Łuczyński, pani Irena Lolo, pani Zenia Maria Lipińska, pan Grzegorz Banaszczyk, pani Bożena Paszkiewicz, pan Aleksy Dworczak, pan Aleksander Julian Szymański, pan Janusz Gołygowski, pan Grzegorz Surkąt, pan Ryszard Stefan Andrzejczak, pani Magdalena Anna Gałkiewicz, pan Tadeusz Podpora, pan Andrzej Bernard Czulda, pani Agnieszka Grażyna Niedźwiecka, pan Wojciech Grzegorz Bartoszek, pan Michał Wojciech Kwiatkowski. Bardzo proszę teraz o zaprezentowanie krótkich charakterystyk wyróżnionych osób, a państwa wyczytanych bardzo proszę o zajmowanie w tym momencie miejsc przed mównicą. Pan Jerzy Zbigniew Jewczak. Jest, zapraszam. Pan Jerzy Zbigniew Jewczak zawodowo związany był z realizacją ważnych dla miasta Łodzi zadań. Przejęcie mienia na rzecz naszego samorządu. Jako pracownik Urzędu Miasta Łodzi doprowadził do przejęcia na rzecz gminy ponad 34 tysięcy nieruchomości lub ich części o łącznej powierzchni ponad 11 tysięcy hektarów stanowiących ponad 60 tysięcy działek ewidencyjnych. Przebieg jego pracy zawodowej daleko wykraczał poza oczekiwania przełożonych. Gratulacje. Pan Wojciech Kazimierz Jeneralczyk. Zapraszam. Pan Wojciech Kazimierz Jeneralczyk jest członkiem Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 w Łodzi. Zaangażowany w odkłamywanie tragicznej historii narodu polskiego okresu II wojny światowej oraz zbrodni katyńskiej. Uczestniczył w 65 lekcjach pamięci z uczniami łódzkich gimnazjów i liceów. Oznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem Prio Patria oraz medalem Zasłużony Racjonalizator Produkcji. Gratuluję. Pan Andrzej Olejnik. Pan Andrzej Olejnik to absolwent Akademii Wychowania Fizycznego Warszawa, wychowanek Widzewa, zawodnik ŁKS i Legii Warszawa. Ostatni brązowy medalista Mistrzostw Polski w koszykówce w 1978 roku. Związany z drużyną Łódzkiego Klubu Sportowego. Reprezentant Polski założył i prowadził łódzką drużynę koszykarzy na wózkach inwalidzkich. Pełnił funkcję prezesa Związku Koszykówki na wózkach. Organizował turnieje europejskie. Gratuluję. Pan Włodzimierz Witold Łuczyński. Jest pan Włodzimierz? Nie ma. Pani Irena Lolo. Pani Irena Lolo, całe życie zawodowe związana z Zespołem Opieki Zdrowotnej Łódź Górna, uhonorowana odznaką za wzorową pracę w służbie zdrowia, na zasadach wolontariatu niesie pomoc osobom potrzebującym. Jedna z dwóch najstarszych stażem wolontariuszek łódzkiego telefonu życzliwości, zaangażowana w projekt Halofon, finalistka drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu Opiekun Seniora 2020 roku. Gratuluję. Pośmiertnie odznakę dla pani Zeni Marii Lipińskiej odbierze syn Andrzej Stęborowski. Pani Zenia Lipińska przez lata aktywnie działała na rzecz społeczności lokalnej, realizując się w przedsięwzięciach dedykowanych seniorom. Przez wiele lat uczestniczyła jako wolontariuszka, wspierając edukatorów cyfrowych miejskiego programu Aktywni 60+. Zabierała publicznie głos w sprawach ważnych dla seniorów. Pan Grzegorz Banaszczyk. Pan Grzegorz Banaszczyk to łódzki żeglarz klasy mikro, który zdobył 7 mistrzostw świata w rozgrywkach organizowanych przez Międzynarodową Federację Żeglarską. Sławi Łódź nie tylko jako mistrz w żeglarstwie, ale jako przykład niezwykłej etyki sportowej, wielokrotny laureat Nagrody Ministra Sportu jako medalista Mistrzostw Świata. Wychowywał żeglarzy regatowych, jest także laureatem Nagrody imienia Leonida Teligi z 2015 roku. Gratulacje.
Pani Bożena Paszkiewicz. Jest pani Bożena? Nie ma. Pan Aleksy Dworczak. Nie ma pana Aleksego. W takim razie to... Szanowni Państwo, teraz wspólnie z wiceprzewodniczącymi Rady oraz przewodniczącym Komisji Nagród i Odznaczeń dokonamy aktu wręczenia odznak za zasługi dla miasta Łodzi. Gratuluję wszystkim nagrodzonym. Szanowni Państwo, proszę teraz pana Bartosza Domaszewicza, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, o zaprezentowanie krótkich charakterystyk wyróżnionych osób, a państwa laureatów proszę o zajmowanie miejsc przed mównicą. Pan Aleksander Julian Szymański jest prawnikiem, notariuszem we właściwości Izby Notarialnej Łodzi, absolwentem Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, członek Stowarzyszenia Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, korespondent Obserwatorium Wolności Mediów Programu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także Human Rights House Foundation oraz Article 19 Mentor w kolejnych edycjach programu mentorskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Pan Janusz Gołygowski był inicjatorem i założycielem Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Łódzkiej Izby Biznesu
Izby Lecznictwa Polskiego, Samorządowego Forum Gospodarczego. Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz rynku pracy w powiatowych radach rynku pracy w Łodzi oraz w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy. Zorganizował ponad 40 szkoleń dla osób bezrobotnych. Pan Grzegorz Surkąt uruchomił jedną z pierwszych w Polsce i pierwszą w Łodzi poradnię uroginekologiczną. Za swój wkład w rozwój polskiej uroginekologii otrzymał dwie nagrody rektorskie. Współpracuje ze ośrodkiem uroginekologicznym w Niemczech i w Austrii. Jest autorem wielu prac i publikacji dydaktycznych służących studentom, lekarzom i specjalizującym się. Ponadto współautor ponad 4 książek i autor 23 rozdziałów w książkach dla lekarzy. Pan Ryszard Stefan Andrzejczak. Od początku kariery związany jest z klubem Widzew, którego był koszykarzem oraz przez 18 lat trenerem pierwszej drużyny. Założył międzyszkolny uczniowski klub sportowy Widzew Łódź, w którym objął funkcję prezesa. Jest współtwórcą sukcesów grup młodzieżowych, które zdobywały medale Mistrzostw Polski. Był członkiem zarządu łódzkiego Związku Koszykówki. Pani Magdalena Anna Gałkiewicz. W imieniu pani Magdaleny Anny Gałkiewicz odznakę odbierze pan Daniel Walczak. Pani Magdalena Gałkiewicz, działaczka ekologiczna i aktywistka prozwierzęca w ramach organizacji pozarządowych, nieformalnych ruchów oddolnych oraz łódzkiego koła Partii Zielonych. Inicjatorka Społecznej Rady do Spraw Zwierząt przy Prezydent Miasta Łodzi. Współorganizatorka pikiet i happeningów dotyczących ochrony klimatu oraz zwierząt, przystosowania Łodzi do zmian klimatycznych, akcji sprzątania łódzkich terenów zielonych. Pan Tadeusz Podpora to mistrz piekarski prowadzący najstarszy na Bałutach zakład piekarniczy. Wieloletni członek cechu Izby Rzemieślniczej Łódzkich Piekarzy. Wykształcił wielu piekarzy, kontynuując wieloletnią tradycję rzemiosła łódzkiego. Nieodpłatnie przekazuje swoje wyroby osobom oraz instytucjom zajmującym się działalnością charytatywną na terenie Bałut. Wspierał finansowo m.in. ochronkę bałucką sióstr Salezjanek i Polski Ośrodek Sztuki. Pan Andrzej Bernard Czulda pracował w Wytwórni Filmów Oświatowych i Muzeum Kinematografii w Łodzi. Scenarzysta i reżyser filmów Stefan Pogonowski oraz Nekropolis, Łódzkie Trójprzymierze Cieni. Autor książki Za kurtyną pamięci, Trójwyznaniowy cmentarz starych w Łodzi. Współscenarzysta i reżyser realizowanego w Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi, Partytura w głowie. Pani Agnieszka Grażyna Niedźwiecka. W imieniu pani Agnieszki Grażyny Niedźwieckiej nagrodę odbierze pani Katarzyna Jezierska. Od 25 lat pani Grażyna Niedźwiecka zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym z chorobami psychicznymi. Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, którego pani Agnieszka Niedźwiecka jest prezesem, prowadzi warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, domy pomocy środowiskowej. Jest pomysłodawczynią i realizatorką akcji Schizofrenia Otwórzcie Drzwi. Pan Wojciech Grzegorz Bartoszek ukończył Łódzką Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Teatralną, Telewizyjną i Teatralną. Po studiach pracował w teatrach w Gorzowie Wielkopolskim, Toruniu i Legnicy. Jest aktorem zespołu Teatru Nowego w Łodzi. Organizował scenę pod sufitem. W Teatrze Małym w Łodzi wyreżyserował Kurę na plecach. Od 2013 roku w zarządzie oddziału ZAS w Łodzi, któremu przewodniczy od 2017 roku. Inicjator i realizator idei pomnika artystom scen łódzkich. Pan Michał Wojciech Kwiatkowski to osiedlowy radny i członek zarządu Rady Osiedla Stoki Sikawa pod Górze. Działacz społeczny, łódzki dziennikarz, animator kultury. Autor popularnego w Polsce vloga Strzelnica TV, poświęconego strzelectwu sportowemu. Redaktor Gazety Społecznej Miasto EU. Współorganizator łódzkich marszów, ulicznych protestów i manifestacji w obronie praw człowieka, praw kobiet oraz praw mniejszości seksualnych. Szanowni Państwo, teraz wspólnie z wiceprzewodniczącymi i przewodniczącym Komisji Nagród i Odznaczeń dokonamy aktu wręczenia odznak za zasługi dla miasta Łodzi.
Bliżej się nie da. Szanowni Państwo, uprzejmie proszę teraz Krzysztofa Stasiaka, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, o odczytanie uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nadania odznaki za zasługi dla miasta Łodzi w 2021 roku. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, mam zaszczyt przedstawić Państwu uchwałę Rady Miejskiej w sprawie nadania odznaki za zasługi dla miasta Łodzi. Rada Miejska w Łodzi za działalność na rzecz miasta godną szczególnego uznania nadaje odznaki za zasługi dla miasta Łodzi. Odznaki otrzymują pan Tadeusz Zbigniew Bogalecki, pan Jerzy Hieronim Friedrich, pan Adam Edmund Frączak, pan Piotr Pryczka, pan Grzegorz Kałużny, pan Wiktor Kałużny, pan Tomasz Janusz Karauda, pani Barbara Agnieszka Kordek, pani Urszula Maria Kowalska, pani Ewa Kruszyńska, pan Krzysztof Antoni Kuczyński, pani Barbara Krystyna Mazurkiewicz, pan Mirosław Henryk Michalski, pani Ida Luiza Mickiewicz-Florczak, pan Jarosław Nowiński, pan Tadeusz Ołubek, pan Bartłomiej Paszczuk, pan Mariusz Antoni Pilawski, pan Piotr Pogorzelski, pan Andrzej Waldemar Różycki, pan Szymon Stachura, pan Dariusz Wojciech Szewczyk, pan Bogdan Tomasz Szuba, pan Jakub Mikołaj Tarka, pan Daniel Tworski, pan Ireneusz Wieczorkiewicz, pani Janina Kazimiera Włodarczyk, pan Kazimierz Krzysztof Wystop, pan Marcin Zdzieszyński, Stowarzyszenie Klub Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno-Defasantowych Czerwone Berety oraz Stowarzyszenie Przyjaciele Świata. Gratuluję wszystkim nagrodzonym. Bardzo proszę o zaprezentowanie krótkich charakterystyk wyróżnionych osób, a Państwa, osoby wyróżnione, proszę o zajmowanie miejsc przed mównicą. Podobnie jakby poprzednio przeczytam pierwszą część osób nagrodzonych. W związku z tym, jeżeli ktoś nie zostanie odczytany w tej chwili, to zostanie odczytany za chwilę. No bo były takie niepewności. Tak, jesteś podzielona grupy. Pan Tadeusz Zbigniew Bogalecki. Zapraszam. Pan Tadeusz Zbigniew Bogalecki jest doradcą naukowym i pełnomocnikiem do spraw patriotycznego wychowania młodzieży Zarządu Głównego Związku Legionistów Polskich i ich rodzin w Łodzi oraz Zarządu Stowarzyszenia Upamiętnienia Armii Łódź w Łodzi. Czołowy inspirator i realizator przedsięwzięć upamiętniających łódzkie tradycje walk o niepodległość Polski w latach 1830-1956. Gratuluję. Pan Jerzy Hieronim Friedrich. Zapraszam. Pan Jerzy Hieronim Friedrich to z wykształcenia pedagog, opozycjonista za czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Rozpoczął współpracę ze środowiskiem Komitetu Ochrony Robotników, angażując się w pracę drukarską łódzkich wydań Robotnika, za co został zwolniony z pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Jest wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Wolnego Słowa Łódź, a przez wiele lat piastował funkcję przewodniczącego Klubu Pozytywnej Wyobraźni. Gratuluję. Pan Adam Edmund Frączak. Zapraszam. Jest? Jest. Pan Adam Edmund Frączak jest lekarzem od urodzenia związany z Łodzią. Został powołany na funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Współpracował ze Światową Organizacją Zdrowia i innymi organizacjami międzynarodowymi. Uhonorowany został Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalem Ministerstwa za Zasługi dla Obronności Kraju oraz wieloma nagrodami o charakterze akademickim. Gratuluję. Pan Piotr Fryczka był za to... Jest? Pan Piotr Fryczka był zatrudniony w Policji do 2005 roku.
działa w Łódzkim Towarzystwie Strzeleckim Bractwo Kurkowe jako brat założyciel. Zaangażowany w propagowanie sportu oraz umiejętności strzeleckich wśród łódzkiej młodzieży, organizator wielu szkoleń i turniejów strzeleckich, przekazując najmłodszemu pokoleniu wiedzę na temat zwyczaju Bractwa Kurkowego, kształtuje postawy patriotyczne. Gratuluję. Pan Grzegorz Kałużny. Pan Grzegorz Kałużny to strażak ochotnik, członek OSP Retkinia. Propaguje wśród mieszkańców Retkini wiedzę w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony środowiska. Jest prezesem zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Retkinia i wiceprezesem zarządu oddziału miejskiego OSP RP w Łodzi. Oznaczony srebrnym i brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Pan Wiktor Kałużny. Zapraszam. Pan Wiktor Kałużny to strażak ochotnik, członek OSP Retkinia. Od lat propaguje wśród mieszkańców Retkini wiedzę w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony środowiska. Współinicjator i współorganizator zbiórek krwi i innych akcji społecznych. Brał udział w działaniach związanych ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19 na terenie Łodzi. Objął funkcję zastępcy naczelnika OSP Retkinia. Pan Tomasz Janusz Karauda w imieniu odbierze ojciec Mirosław Karauda. Zapraszam. Pan Tomasz Janusz Karauda jest lekarzem zaangażowanym w promowanie szczepień przeciwko COVID-19, doktorantem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, nauczycielem akademickim od początku pandemii zaangażowany bezpośrednio w niesienie pomocy łodzianom jako lekarz tzw. oddziału covidowego. Pracę łączył z promowaniem wiedzy o wirusie, stając się dla wielu Polaków źródłem rzetelnej wiedzy o pandemii oraz o komplikacjach zdrowotnych z nią związanych. Gratuluję. Pani Barbara Agnieszka Kordek. Jest pani Barbara? Jest, jest, może pomóc. Piesełką. Pani Barbara Agnieszka Kordek przez całe swoje zawodowe życie była związana ze szkołą jako nauczycielka chemii. Organizowała pracę młodzieży w samorządzie szkolnym, zaangażowała się w pracę PCK, pomagając i przysposabiając młodzież do opieki nad starszymi i chorymi ludźmi na terenie osiedla Piastów w Kurach. Współorganizowała opiekę nad grobami m.in. rodziców Juliana Tuwima, Seweryna Sterlinga i Mauzoleum Poznańskiego. Gratulujemy. Pani Urszula Maria Kowalska. Pani Urszula Maria Kowalska jest autorką licznych inicjatyw na rzecz miasta, m.in. publikacji książki Łódzkie Czary Mary oraz tomików poetyckich Z Łodzią Ci do Twarzy. Napisała książkę Łódzkie Korzenie, pisze teksty piosenek dla uczestników konkursu Łódzkie Skrzydła, uhonorowana międzynarodowym certyfikatem humanistyczno-edukacyjnym Kobieta zmieniająca świat za udział w projekcie Face to Face with the World. Gratulujemy. Pani Ewa Kruszyńska, to społeczność... Jest? Pani Ewa? Zapraszamy. Pani Ewa Kruszyńska to społeczniczka od wczesnych lat szkolnych. Brała udział w strajku studenckim, działała w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Pracowała nad tworzeniem oświatowej organizacji związkowej Solidarność pod szyldem Błysk Budzik. Przymierzyła całą Łódź i region łódzki, przekazując wiedzę na temat konstytucyjnych praw i wolności przynależnych każdemu mieszkańcowi naszego kraju, mechanizmów demokratycznych i istoty praworządności. Pan Krzysztof Antoni Kuczyński. Zapraszamy. Pan Krzysztof Antoni Kuczyński to filolog germanista o specjalności niemcoznawstwo i politologia. Jest wybitnym znawcą życia i twórczości Karla Decesiusa, honorowego obywatela miasta Łodzi. Brał udział w niezliczonych międzynarodowych konferencjach, publikował książki i artykuły w naukowych czasopismach krajowych i zagranicznych. Współpracował z Muzeum Miasta Łodzi. Pani Barbara Krystyna Mazurkiewicz. Pani Barbara Krystyna Mazurkiewicz w środowisku kombatanckim zwana Żelazną Damą. Dla wierności wyznawania ideałom. Znana jest chyba w całej Łodzi. W czasie II wojny światowej przebywała w Warszawie w internacie Rady Głównej Opiekuńczej, siedzibie zakonspirowanego pogotowia Hacerek. Ma status kombatanta Rzeczpospolitej Polskiej. Uzyskała patent oficerski i nominację na stopień podporucznika Wojska Polskiego. Gratulujemy. Pan Mirosław Henryk Michalski.
Jest pan Mirosław? Pan Mirosław Henryk Michalski jest miłośnikiem miasta, jego historii i tradycji, społecznik, zawsze aktywny we wspieraniu i kreowaniu inicjatyw społecznych i obywatelskich. Współpracownik wielu fundacji, współtwórca akcji Malowanie Nadzieją, która zorganizowana była pod patronatem Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Łódzkiej. Współtworzył i organizował dziesiątki pikiet i manifestacji w Łodzi. Gratulujemy. Pani Ida Luiza Mickiewicz-Florczak. Pani Ida Luiza Markiewicz-Florczak, z wykształcenia pedagogzka, społeczniczka, zaangażowana na rzecz równości, praw kobiet i zwalczania homofobii. Pracuje w Fundacji Centrum Praw Kobiet, koordynuje działania Stowarzyszenia Fabryka Równości. Pomaga osobom podającym ofiarom dyskryminacji na tle orientacji seksualnej. Jest współorganizatorką łódzkich marszów i maratonów równości. Bardzo proszę teraz Prezydium Rady wraz z Przewodniczącym Komisji Nagród i Odznaczeń. Dokonamy wręczenia odznak za zasługi dla miasta Łodzi.
skromnie. No właśnie. Nie. Dziękujemy Państwu bardzo i gratulujemy jeszcze raz. Coś pomóc tam. Charakterystyki. Uprzejmie proszę Bartosza Domaszewicza, wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, o zaprezentowanie krótkich charakterystyk wyróżnionych osób, a Państwa laureatów proszę o zajmowanie miejsc przed mównicą. Pan Jarosław Nowiński, Jaron, tak? Jest prezydentem klubu motocyklowego Korsarze Łodzi. Od lat angażuje się w akcje promujące bezpieczeństwo i kulturę jazdy na polskich drogach, między innymi patrz w lusterka, motocykle są wszędzie. Aktywnie promuje nasze miasto na forum Polskiego Ruchu Motocyklowego. Wspiera dzieci będące podopiecznymi Fundacji Dom w Łodzi. Pomaga także Fundacji Kolorowy Świat. Pan Tadeusz Ołubek jest kuratorem Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa z 25-letnim stażem. Zajmuje się kierowaniem skazanych bądź ukaranych do prac na cele społeczne oraz pozyskiwaniem podmiotów do wykonywania nieodpłatnej pracy. Zainteresował się stanem cmentarza żydowskiego i w 2018 roku rozpoczął wraz z podopiecznymi prace porządkowe na cmentarzu, które trwają do dziś. Pan Bartłomiej Paszczuk jest strażakiem ochotnikiem, członkiem OSP Oddział Ratownictwa Wodnego w Łodzi, mocno zaangażowany w życie społeczności lokalnej, czynny strażak płetwonurek, instruktor nurkowania, biorący udział w wielu akcjach poszukiwawczo-ratowniczych oraz w akcjach zabezpieczeniowych, przedpowodziowych i podtopieniami i przepodtopieniami. Pan Mariusz Antoni Pilawski to aktor, reżyser, producent teatralny, felietonista i poeta. Pracował 14 sezonów w Teatrze Nowym imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi. Pracuje na scenie Teatru Małego w Łodzi. Zagrał ponad 50 ról drugoplanowych i epizodów filmowych w polskich i kilku zagranicznych filmach fabularnych oraz serialach. Wyreżyserował 13 komedii polskich i zagranicznych oraz wyprodukował spektakle w Teatrze Małym w Manufakturze w Łodzi. Pan Piotr Pogorzelski jako wolontariusz działał w Stowarzyszeniu Inicjatywa Rozsądnych Polaków, zajmującym się pomocą dla osób potrzebujących. Zaangażowany był w liczne aktywności na rzecz łódzkich seniorów. Działa w Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, propagując idee niepodległościowe. Reprezentuje organizację podczas obchodów wszystkich świąt narodowych. Pan Andrzej Waldemar Różycki był współzałożycielem kluczowej dla historii sztuki w Polsce łódzkiej grupy Warsztat Formy Filmowej, działającej przy Szkole Filmowej w Łodzi. Jest ważną lokalną osobowością artystyczną oraz istotnym punktem odniesienia dla lokalnych i przyjezdnych artystów, historyków sztuki i ludzi kultury, współtworząc wyjątkowy artystyczny charakter Łodzi. Nie mam pana Andrzeja. Jest. W imieniu, tak. Bardzo prosimy. Pan Szymon Stachura to strażnik ochotnik. Służy w dwóch jednostkach, mocno zaangażowany w życie społeczności lokalnej. Propaguje wśród mieszkańców Złotna wiedzę w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony środowiska. Oznaczony odznaką strażak wzorowy, nadaną za wzorową służbę przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Nowe Złotno w Łodzi. Pan Dariusz Wojciech Szewczyk wiele lat swojego życia poświęcił pracy na rzecz Telewizji Polskiej oraz Radia Łódź. Współtwórca radiowej filharmonii New Art oraz plebiscytu Łodzianin Roku. Uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, m.in. medalem stulecia odzyskania niepodległości czy Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz kultywowania narodowych tradycji i kształtowania patriotycznych postaw. Pan Jakub Michał Tarka jest miłośnikiem historii Łodzi, a szczególnie dziejów komunikacji miejskiej. Społeczny opiekun zabytków. Aktywnie angażował się w ochronę zabudowań dawnej zajezdni Dąbrowskiego. Jest aktywnym członkiem klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Kierował funkcjonowaniem zajezdni muzealnej Brus. Autor i współautor licznych wystaw poświęconych różnym zagadnieniom związanym z historią komunikacji miejskiej. Pan Daniel Tworowski, znany jako Gołda Works, to artysta od lat tworzący w Łodzi.
Prowadzona przez niego działalność artystyczna skupia się na tworzeniu grafik, które stały się elementem łódzkiej popkultury. Jego twórczość można podziwiać w ramach publikacji internetowych, tworzonej przez niego unikatowej odzieży, jak również w przestrzeni publicznej, m.in. w postaci charakterystycznego neonu z ulicy Wojska Polskiego. Pan Ireneusz Wieczorkiewicz jest strażakiem ochotnikiem, członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej Mikołajew, służby czynnej od 1987 roku. Swoją przygodę z bycia strażakiem rozpoczął od udziału w młodzieżowej drużynie pożarniczej. W latach 1991-2001 członek zarządu OSP z funkcją zastępcy naczelnika, członek zarządu Miejskiego Związków Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz członek prezydium zarządu miejskiego ZOSSP RP na funkcji komendanta Miejskiego Ochotniczej Straży Pożarnej. W imieniu zmarłej pani Janiny Kazimiery Włodarczyk odznakę odbierze w terminie późniejszym córka Elżbieta Miller. Pan Jacek Krzysztof Wystop to pasjonat łódzkiej historii, a szczególnie tak zwanego Polesia Konstantynowskiego. Autor książki Zapomniane miejsca w Łodzi oraz artykułów o historii Złotna w piśmie osiedlowym Złotniak. Przewodnik i współorganizator wycieczek po Złotnie, Zdrowiu, Mani i Poligonie na Brusie. Wyróżniony dwukrotnie Nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego oraz wieloma innymi odznaczeniami. W imieniu pana Marcina Zdzieszyńskiego nagrodę odbierze pan radny Krzysztof Makowski. Pan Marcin Zdzieszyński jest lekarzem, specjalistą chorób oczu. W trakcie swojej praktyki lekarskiej wspierał Fundację Dom w Łodzi, pomagając pacjentom przetrwać trudne chwile. Jego wsparcie medyczne i finansowe widoczne jest także w trakcie organizowanych Dni Seniora. Włącza się w wiele wydarzeń charytatywnych, pomagając najbardziej potrzebującym łodzianom. Dziękujemy serdecznie. Bardzo proszę Prezydium Rady Miejskiej z przewodniczącym Komisji Nagród i Odznaczeń. Dokonamy aktu wręczenia odznak.
A ty może tutaj. Dziękujemy, gratulujemy. To miało przypinane. Bardzo proszę panią Małgorzatę Niewiadomską-Cudak, wiceprzewodniczącą Rady, o odczytanie nazw wyróżnionych organizacji z podaniem krótkich charakterystyk. A państwa proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, mam przyjemność przeczytać Państwu wyróżnione dwie organizacje. Stowarzyszenie Klub Byłych Żołnierzy Wojsk Powietrzno-Desantowych Czerwone Berety. Jest organizacją głęboko zaangażowaną w działania na rzecz środowiska byłych żołnierzy wojsk powietrzno-desantowych i wojsk specjalnych, a także szerzenie postaw patriotycznych. Jest współorganizatorem obchodów 11 listopada w Łódzkiej Manufakturze. Uczestniczy w lokalnych, jak i krajowych obchodach święta Wojska Polskiego dnia 15 sierpnia, obchodach wybuchu II wojny światowej oraz rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego, na których promuje nasze miasto. Stowarzyszenie zostało uhonorowane licznymi wyróżnieniami. Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszenia. Stowarzyszenie Przyjaciele Świata jest łódzką organizacją. Dawaj w lewo. Od razu się wyprostowałam. Stowarzyszenie Przyjaciele Świata jest łódzką organizacją charytatywną działającą non-profit. Powstało, aby wspierać instytucje i organizacje powołane do opieki nad chorymi dziećmi. Stowarzyszenie skutecznie poszukuje nowych sposobów pozyskiwania środków finansowych na cele statutowe. Jest inicjatorem pomocy materialnej. Organizowane przedsięwzięcia służyć mają jednak nie tylko wsparciu potrzebujących, ale również nawiązaniu do łódzkich tradycji dobroczynnych, w których angażowanie różnych warstw społecznych w szczytnym celu miało zadanie, aby to społeczeństwo bardziej scalić i jednoczyć. Gratulujemy. Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszenia. W takim razie dokonamy teraz aktu wręczenia zbiorowej odznaki. W imieniu stowarzyszenia proszę o odbiór odznaczenia prezesa pana Janusza Urbańczyka. Zapraszam. Baczność na prawo. Patrz. Zostań na dole. Szymon weźmie. Ja wezmę.
Serdecznie gratuluję. Jest zostań niżej. My specjalnie to stanęliśmy wyżej. Żeby się to dobrze prezentowało. Poczuć sztandarowy, baczność, prawo, zwrot, za mną, my idziemy tam. Tak, w imieniu odznaczonych bardzo proszę teraz o zabranie głosu pana Wojciecha Jarosa. Pani prezydent, panie przewodniczący, szanowni państwo. Szczerze powiem, słuchając notek biograficznych państwa, naprawdę mowę mi odwięło i nie wiem, czy spora podołam zadaniu. Ale myślę, że wspólnie dla nas wszystkim podziękuję za wyróżnienie, za nagrody. Nagrody są rzeczą miłą, ale nagrody też dodają skrzydeł. Nasza codzienna działalność nie opiera się przecież na nagrodach. Nie działamy dla nagród, nie działamy dla splendoru i też często nasze działania nie są powszechnie znane. To jest, często po prostu wykonujemy pracę taką, no bo lubimy, taki jest nasz zawód chęci. Te nagrody dodają skrzydeł i bardzo serdecznie za nie dziękuję. Proszę państwa, tak jak to jest z nagrodami, nagrodę dostaje jeden, a pracuje cały zespół. Tak samo jest w moim przypadku, oczywiście ja reprezentuję Bank Żywności i to jest praca całego zespołu, ale to też jest praca wielu organizacji pozarządowych, z którymi na co dzień współpracujemy. To są prawdziwi społecznicy, pasjonaci. Korzystając z okazji, chciałem powiedzieć do pani prezydent, że widziałem ostatnio pani wywiad telewizyjny, w którym wspomina pani o organizacjach i to jest naprawdę bardzo ważne. Ja dziękuję pani za ten głos, dlatego że ruch tak zwanego trzeciego sektora w Łodzi jest bardzo szeroki, bardzo prężny i warto o nim wspominać, bo ci wszyscy ludzie działają na rzecz miasta. Jest mi niezmiernie miło być w tak naprawdę świetnym gronie osób wyróżnionych. Jeszcze raz państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję Radzie za to, że dostrzegliście nasze działania. Nie będę przedłużał. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę państwa o powstanie. Proszę o wyprowadzenie sztandaru miasta. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Zapraszam państwa teraz do wysłuchania krótkiego koncertu chóru dziecięcego miasta Łodzi pod dyrekcją Waldemara Sutryka. Zespół wykona następujące utwory: Rejmontowska Łódź, Cztery Kultury, Ojczyzna na laptopie, Piosenka pandemiczna. Muzyka Waldemar Sutryk, słowa Anita Wranies.
cesarze. Konne dorożki piątkowską jechały, a czas gonił doby na fabrycznym zegarze. Opowieści moje, opowieści łódzkie, opowieści z moje mogę długo snuć. Z czasów, gdy tu była, gdy się panu żyła, z czasów, gdy tu była Rejmontowska Łódź. To opoka, to schron.
nas. To śniadanie z rodziną. Park przed szkołą, boisko. Kino, teatr i dom. Wszystko drogie i bliskie. Chyba każdy to przyzna, że ojczyzna po prostu to opoka, to schron. Pod budą klik. Nie ma owiec ani koni.
Kot niechętny do zabawy. Klik, 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 klik. Chmura gdzieś za chmurą goni, świerć już milczy pośród trawy. Klik, mało, popatrz co potrafię. W wirtualnym świecie śmigam. Na twój profil z mego trafię. Łobuzerską buźką migam. Mamo, popatrz co potrafię, w wirtualnym świecie śmigam. Na twój profil z mego trafię, łobuzerską buźką migam. Mamo! I muzyki nie ma wcale, chociaż dźwięku strzałka w górze. Może bajek świadysz stale, będzie mieszkać tam gdzieś w chmurze. Może z chmury z piorunami bajki będą podróżować. Do laptopa mojej mamy błyskawice chcę skierować. Klik, mamo, popatrz co potrafię. W wirtualnym świecie śmigam. Na twój profil z mego trafię. Łobuzerską buźką migam. Mamo, popatrz co potrafię, w wirtualnym świecie śmigam. Na twój profil z mego trafię, łobuzerską buźką migam. Zdalne będę mieć kontrolki, sterowniki całkiem nowe. Dla szybkości włożę rolki, ściągnę z chmury gry bajkowe. Mamie bajki namaluję kolorami z palet tęczy. Pajęczyny barw usnuje, mój podarek czat jej wręczy. Mamo, popatrz co potrafię, w wirtualnym świecie śmigam. Na twój profil z mego trafię, łobuzerską buźką migam. Mamo, popatrz co potrafię, w wirtualnym świecie śmigam. Na twój profil z mego trafię, łobuzerską buźką migam. Mamo! 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 Bardzo dziękuję wam za uświetnienie naszej dzisiejszej uroczystości. Serdecznie dziękuję. Dziękuję państwu za przyjęcie zaproszenia na naszą uroczystość, a teraz chciałbym poprosić wszystkie osoby nagrodzone, wyróżnione o to, abyśmy zrobili sobie wspólnie zdjęcie tutaj z przodu. Będzie nas sporo, więc będziemy musieli się ustawić, a prosiłbym obsługę o pomoc z usunięciu mikrofonu i mównicy. Dziękuję jeszcze raz. Thank you.